Przemysław Szymański, studenci dla Rzeczpospolitej Polski. Witam pana Jarosława Gowina. Powiem się, witam serdecznie. Polski publicysta, rektor, założyciel Wyższej Szkoły Europeistyki w Krakowie, senator 6 kadencji, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji, od 2011 do 2013 roku minister sprawiedliwości, założyciel i prezes Polski Razem, przewodniczący klubu poselskiego Sprawiedliwa Polska, jak również przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica. Najpierw to była Sprawiedliwa Polska, zmieniliśmy nazwę na Zjednoczona Prawica, cała reszta w 100% się zgadza. Jak przebiegła pan podróż do Rzeszowa? Kiedy ostatni raz był pan w stolicy Podkarpacia? Może jakieś zmiany w mieście dostrzegł pan jako bywam za często, żeby dostrzegać zmiany tak na bieżąco. Ostatni raz byłem na pewno niecały miesiąc temu, a podróż przebiegła bardzo spokojnie, bo samolotem ja mnóstwo się przemieszczam po Polsce. W ciągu ostatniego tygodnia to przejechałem, myślę, że ładnych parę tysięcy kilometrów, więc jak mogę wsiąść w samolot, to mam poczucie, że marnuję mniej czasu. Kwestia rozbudowy lotniska. Chyba jednak słuszna decyzja, jeśli chodzi o tutaj region rzeszowski. No zobaczymy, jakie będą wyniki finansowe, dlatego że my się musimy, teraz mówię o całej Polsce, wystrzegać scenariusza greckiego. Jedną z wielu przyczyn kryzysu greckiego jest to, że oni sobie pobudowali mnóstwo niepotrzebnych autostrad, także mnóstwo niepotrzebnych lotnisk, i się okazało, że do tego wszystkiego trzeba dopłacać. Innymi słowy, fundusze unijne, którymi Grecy szastali na prawo i lewo, doprowadziły do zdławienia rozwoju greckiej gospodarki, do pogrążenia tego kraju w kryzysie. Mam nadzieję, że lotnisko w Jasionce będzie się dobrze rozwijać, ale musi tutaj obowiązywać, muszą takie, nie obowiązywać takie twarde reguły rynkowe. Jeśli już jesteśmy przy Grecji, to może wrócimy z pytaniami trochę przed właśnie stricte dotyczącymi naszego kraju. To pytanie odnośnie myśli politycznej, związanej z myślą polityczną. Co pan myśli o stanie natury u człowieka? Bliżej panu do lewiatańskiego Hobbesa, czy umowy społecznej Jean-Jacques'a Rousseau? No ani do jednego, ani do drugiego. Jeżeli już, to zdecydowanie do Hobbesa. Moje myślenie o polityce i o człowieku ukształtowane zostało przez tą tradycję klasyczną, arystotelesowsko-tomistyczną. Dla mnie natura ludzka to nie tylko coś biologicznego, to jest przede wszystkim pewne pojęcie moralne, to jest kategoria moralna. Z natury płyną też pewne wartości, którymi powinniśmy się kierować zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym. Czyli jest pan zwolennikiem nabycia, aniżeli stanu pierwotnego cech wrodzonych w człowieka? Oczywiście cechy wrodzone są bardzo istotne. Jak się obserwuje na przykład własne dziecko, od urodzenia po, no teraz dzieci mają już po 20 parę lat, to widać, jak pewne rzeczy są trwałe w danej osobie ludzkiej, ale oczywiście ogromne znaczenie ma też wychowanie, kultura, to wszystko, czym człowiek nasiąka w trakcie swojego życia. Dlatego tak bardzo ważne jest na przykład, żebyśmy kształtowali postawy patriotyczne, czy postawy takiego zaangażowania, którego wyrazem jest chociażby organizacja przez pana reprezentowana, czyli Studenci na Rzeczpospolitej. I teraz właśnie dobrze pan trafił, Studenci na Rzeczpospolitej, mam się zapytać o makiawelizm księcia. Jak pan rozumie ten makiawelizm? Czy słuszne na arenie polskiej, międzynarodowej jest reprezentowanie tego pojęcia? Może jednak inna myśl polityczna jest panu bardziej bliższa? No tak jak wspomniałem, moje myślenie o człowieku i także o polityce ukształtowała ta tradycja od Arystotelesa przez świętego Tomasza, skończywszy na dwudziestowiecznych neoliberałach, takich jak Friedrich von Hayek czy Milton Friedman. I po drodze byli jeszcze niemieccy ordoliberałowie, też nurt bardzo dla mnie istotny.
I oczywiście to podejście takie makiaweliczne do polityki to jest coś, z czym staram się polemizować, walczyć. Z tym, że chciałbym też zaprotestować przeciwko takiej obiegowej opinii, że Machiavelli to jest po prostu pochwała cynizmu. Machiavelli był republikaninem. Owszem, uważam, że polityk, książę, powinien się w swojej działalności kierować przede wszystkim tym wymogiem skuteczności, ale nie chodziło tam jednak tylko o władzę dla samej władzy. Tam chodziło również o to, żeby poprzez władzę budować wspólnotę obywatelską. Jeśli już jesteśmy przy wspólnocie obywatelskiej, to może wrócimy do tej części, o której wcześniej wspomniałem, części ekonomicznej. Kwota wolna od podatku. Pana zdaniem powinna zostać na niezmienionym poziomie, jaki reprezentuje kraj polski? Czy może jednak warto ją podnieść, wyrównując poziom życia z krajami zachodnimi Europy? Zrównując się chociażby z takimi gospodarkami jak włoska, niemiecka czy angielska, które są w dużej mierze dużo lepiej postawione, aniżeli Hiszpania. Teoretycznie mówi się ciągle o kryzysie. Natomiast tam jest kwota wielokrotnie wyższa od kwota wolna od podatku. Tam wynik 75 plus minus tysięcy przeliczenie na złotówki, a kwota u nas około 4000 no, jest nieporównywalna. Ja jestem gospodarczym liberałem, czyli uważam, że im niższe podatki, tym lepiej. Dlatego jestem też zwolennikiem zdecydowanego podniesienia kwoty wolnej od podatku. Słyszałem niedawno, że pani Magdalena Ogórek zaproponowała, żeby ta kwota wynosiła 20 tysięcy. Pewnie na to nas nie stać, bo to jest gigantyczny uszczerbek dla budżetu. Natomiast już bardzo znaczącą poprawą byłoby podniesienie tej kwoty wolnej od podatku do tak zwanego minimum socjalnego. Znaczy, żeby w Polsce przetrwać, to szacuje się, że trzeba mieć miesięcznie około 900 zł. 12 razy 9, 10, 800. Uważam, że to jest to minimum przyzwoitości, którego powinniśmy wymagać od polskiego państwa. Polityka prorodzinna. Tu już trochę pan zaczął mówić na ten temat, więc może będzie pan kontynuował to, jeśli jak powinna według pana ona wyglądać? To jest jeden z najważniejszych elementów programu naszej partii, bo kryzys demograficzny zaczyna od czego innego. Rodzina jest wartością samą w sobie. Prawda? Człowiek nie jest samotną wyspą, człowiek kształtuje się poprzez relacje z innymi, zwłaszcza relacje rodzinne. Trzeba chronić rodzinę jako naturalnego takiego podglebia, z którego wyrasta poczucie godności każdego z nas. No a poza tym mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem demograficznym. Polska jest na bodajże 208, na 222. Czy na 214, na 222 kraje świata, jeżeli chodzi o ten poziom dzietności, czyli widać, że katastrofa jest gigantyczna. Teraz tę politykę, to wspieranie rodzin trzeba oprzeć na bardzo różnych działaniach, ale przede wszystkim na bodźcach ekonomicznych. Kwota wolna od podatku to jest tylko jeden z przykładów, ale my się opowiadamy za przyznaniem wszystkim rodzicom wychowującym dzieci od urodzenia do 6 roku życia, tak zwanego bonu wychowawczego. Ten bon wychowawczy powinien być równowartością średniego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu. I rodzice sami decydowaliby, co robić z tym bonem. Płacić za przedszkole dziecka, czy za żłobek, zachowywać te pieniądze dla siebie, znaczy dla tego rodzica, który się poświęca wychowaniu dziecka w domu. Przekazywać babci, która się opiekuje tym dzieckiem. Niech to będzie już swobodny wybór dziecka. I potem dalej, w ślad za bonem wychowawczym, bon edukacyjny. Jest bardzo ważne, żeby przywrócić rodzicom wolność decydowania o losie ich dzieci. Bon edukacyjny to jest taki pomysł na to, jak podnieść poziom edukacji. Niestety oświata w Polsce jest na niskim poziomie. W ogromnej mierze wynika to z patologii, jaką jest karta nauczyciela.
i z tego, że rodzice nie mogą swobodnie wybierać. Gdyby każdy z nas dostał taki bon edukacyjny, mógł zapłacić tym bonem w szkole, to każdy rodzic chce dobra swojego dziecka, więc wybierałby szkołę jak najlepszą. To uruchomiłoby naturalny mechanizm konkurencji między szkołami. Konkurencji oczywiście jakością kształcenia, jakością wychowania, bo szkoły by nie tylko uczyć, ale także wychowywać. No i w ten sposób młodzi Polacy mieliby w przyszłości dużo większe szanse na bardzo trudnym rynku pracy. Sądząc po tej wypowiedzi, chyba kolejne pytanie będzie niepotrzebne. Miałem się zapytać o stosowanie in vitro w naszym kraju, co pan o tym sądzi? Jestem przeciwnikiem in vitro, ale jednocześnie jestem zwolennikiem dopuszczalności in vitro. Przeciwnikiem jestem i ze względów moralnych, i ze względu na to, że in vitro to jest to otwieranie puszki Pandory. Nie wiadomo, jakie będą dalekosiężne skutki tej procedury na gatunku ludzkiego. No to po prostu może się okazać, że wpuszczamy w ludzki genotyp, w pulę genów ludzkości, w jakiegoś w cudzysłowie wirusa i naprawdę ludzkość może być w przyszłości tym zagrożona. Ale z drugiej strony jestem zwolennikiem dopuszczalności, bo po pierwsze, jako realista, staram się twardo stąpać po ziemi. Wiem, że jeżeli coś się cieszy poparciem 80% społeczeństwa, to nie da się tego zakazać. Po drugie, cokolwiek złego by nie mówić o metodzie in vitro, mógłbym mówić bardzo dużo, to jednak dzięki niej rodzą się dzieci. A każde dziecko to jest cud powstania nowego wszechświata. I w związku z tym opowiadam się za dopuszczalnością, pod warunkiem, że konkretne procedury, które są stosowane w klinikach in vitro, będą procedurami zgodnymi z wartościami, jakimi żyją Polacy i z polską konstytucją. Mam konkretnie na myśli zakaz stworzenia tak zwanych zarodków naliczbowych. To przebiega dzisiaj w ten sposób, że w klinice tworzy się bardzo wiele zarodków, 8, 12. Następnie lekarz wybiera z tych zarodków jeden albo dwa, wszczepia w łono matki. Jeżeli ten pierwszy zabieg się nie powiedzie, a wszczepia w łono matki, a reszta jest zamrażana. A jeżeli ten pierwszy zabieg się nie powiedzie, no to wtedy się rozmraża następne i znowu wszczepia. A jak się powiedzie, to te pozostałe są zamrożone i po prostu czekają na śmierć. Zarodek powinien być traktowany tak jak osoba ludzka i w związku z tym przyznanie zarodkowi, bo tutaj jesteśmy filozofami, więc przyznanie istocie ludzkiej warunkowego prawa do istnienia to jest coś sprzecznego z kanonem cywilizacji zachodniej. Nie rozumiem. Odejdźmy zatem od tej rodziny. Lasy Państwowe. Dużo było kontrowersji wobec tego zagadnienia. Pana zdaniem prywatyzować, czy jednak to zostawić w rękach majątku państwa polskiego? Jestem gorącym zwolennikiem prywatyzacji, co do zasady. Gospodarka funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy jest w rękach prywatnych, ale lasy państwowe są pewnym dziedzictwem nas wszystkich i moim zdaniem powinny pozostać własnością publiczną. Tylko że w debatach politycznych i w tym, co można przeczytać w gazetach, czy zetknąć się w mediach, mieli się dwie rzeczy. Czym innym są lasy państwowe, jako konkretne drzewa, konkretne lasy. Czym innym jest instytucja lasy państwowe, która zarządza naszymi lasami. Otóż ta instytucja wymaga głębokich zmian, bo dzisiaj ta instytucja jest państwem w państwie i generuje zyski dla ludzi zatrudnionych w niej. Ta instytucja nie płaci podatków. Bardzo często też to wielkie bogactwo narodowe, jakim są lasy, bo na lasy trzeba patrzeć pod kątem ekonomicznym. Drewno jest bardzo cennym towarem dzisiaj. No i to bogactwo jest często marnotrawione. Co do bogactwa, to może jest sytuacja na Ukrainie. Jak według pana powinno reagować państwo polskie? Odpowiednio wykorzystujemy nadarzające się okazje, by nadać to Europie? Czy może wręcz odwrotnie, podporządkowujemy się decyzjom krajów zachodnich? Jak przedstawiciele państwa polskiego powinni się zachowywać w nawiązaniu do sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, aby maksymalizować zyski? Bo nie oszukujmy się, ale powinniśmy to traktować jako przyszłościowy jakiś czynnik wpływający.
ale nie w kategoriach ekonomicznych, a w każdym razie nie przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych, tutaj chodzi o polskie bezpieczeństwo i o polską suwerenność. Ukraina jest jakąś tarczą dla Polski, dla reszty Europy przed bardzo agresywnym rosyjskim neoimperializmem i w moim zdaniem bezpieczeństwo Polski zależy w ogromnej mierze od tego, czy uda się ocalić suwerenną Ukrainę. Ja oczywiście mam świadomość i bardzo tragicznych kart z przeszłości polsko-ukraińskiej, zbrodnia wojska, byłem jednym z nielicznych posłów Platformy, którzy głosowali za uznaniem zbrodni wołyńskiej za ludobójstwo. Mam też świadomość, że dzisiaj na Ukrainie są środowiska skrajnie nacjonalistyczne, które są wrogie nie tylko Rosji, ale także Polsce. Natomiast nie zmienia to faktu, że w interesie Polaków jest suwerenna, praworządna, demokratyczna, integralna terytorialnie i oczywiście propolska Ukraina. Jeżeli pan mnie pytał o to, czy wykorzystujemy tę szansę na odegranie tutaj jakiejś ważnej roli na arenie międzynarodowej, kompletnie marnujemy. Kompletnie marnujemy pod tym względem polityka zagraniczna najpierw Radosława Sikorskiego, a przede wszystkim jego i Donalda Tuska, dzisiaj także Ewy Kopacz i Grzegorza Schetyny, to jest stuprocentowe fiasko. Podnosi o ostatnich doniesieniach mediów związanych z traktatem obrony konwencjonalnej. Powinniśmy się więc czuć zagrożeni jako mieszkańcy kraju polskiego, jako mieszkańcy Europy Środkowej? Powinniśmy się czuć zagrożeni, może nie. Jestem przekonany, że przynajmniej w najbliższych latach nie taką bezpośrednią rosyjską agresją. Tutaj nie będzie tak jak na Ukrainie, że się pojawią rosyjskie czołgi, mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast jest coś takiego jak wojna hybrydowa, w której specjalizuje się Rosja, czyli naciski gospodarcze, zamachy terrorystyczne, ataki w cyberprzestrzeni. Z tego typu działaniami nie tylko, że musimy się liczyć, ale moim zdaniem ślady tego typu działań są już wyraźnie widoczne. Przykład prezydenta PRL, o którym już prawie rok temu była mowa. Prosiłbym w paru zdaniach o podsumowanie swojego programu wyborczego, który ułatwi wyborcom, mam nadzieję, dokonanie słusznego wyboru podczas majowych. Ja oczywiście nie startuję w wyborach prezydenckich majowych, popieram Andrzeja Dudę. Natomiast jako Polska Razem jesteśmy częścią szerokiej koalicji centroprawicowej, w skład której wchodzi PiS, Solidarna Polska, Prawica Rzeczpospolitej Marka Jurka, no i my. Na tle tych pozostałych partii Polska Razem wyróżnia się tym, że o ile podobnie jak trzy pozostałe partie stawiamy w sferze wartości na tradycyjne, na te właśnie tradycyjne polskie wartości, takie jak rodzina, patriotyzm, wiara, o tyle w sferze gospodarczej jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami wolnego rynku. Tutaj mamy program zbliżony do Korwin-Mikke. Dziękuję w takim razie. Szymański Przemysław, studenci dla Rzeczpospolitej. Pan Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości w latach 2011-2013. Dziękuję.